kochani, kochani, ja w sprawie języka polskiego, gdyż ten poprzedni fragment, który nagrałem o kobiecie, która jest naburmuszona, czyli jest w bardzo złym humorze, i taką kobietę można udobruchać. Jak wiecie, panowie, kobieta czasami no, nie jest w najlepszym stanie, ale ten stan można poprawić u kobiety. I staropolski zwyczaj istniał taki, że jeżeli kobieta nie miała najlepszego humoru, była na przykład naburmuszona, to można było ją udobruchać. Panowie, w tym jednym słowie jest zawarta cała prawda. To nie należało robić byle jak, to należało robić bardzo dobrze. I należało to dobrze zrobić i wtedy kobieta, jak była już udobruchana, to już w tym momencie miała zupełnie inny humor i to taki humor, który pozwalał mężczyźnie chodzić dumnie po świecie i mówić jak Zagłoba: jam to uczynił, jam udobruchał tę niewiastę.